Święta Faustyna. Piszę o piekle, aby nikt nie twierdził, że go nie ma. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła, na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę. Mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść ale z rozkazu Bożego musieli mi być posłuszni, napisała święta Faustyna Kowalska w dzienniczku. Kara Boża istnieje naprawdę, wbrew przekonaniom niektórych ludzi, w tym nawet duchownych. Miłosierdzie Boże nie jest ucieczką do sprawiedliwości, ale dopełnia rolę Boga jako Sędziego Sprawiedliwego. Zamieszczamy fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, apostoła miłosierdzia Bożego, w których opisuje ona między innymi rzeczywistość piekła oraz straszliwe cierpienie dusz, które tam trafiły. W pewnej chwili ujrzałam pewnego sługę Bożego w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego, który za chwilę miał się dokonać. Zaczęłam prosić Boga, żeby. Dopuścił na mnie wszystkie udręki piekła, wszystkie cierpienia, jakie zechce, a przez to proszę o uwolnienie i wyrwanie z okazji popełnienia grzechu przez tego kapłana. Jezus wysłuchał prośby mojej i w jednej chwili uczułam na głowie koronę cierniową. Kolce tej korony wdzierały mi się aż do mózgu. Trwało to trzy godziny. I uwolniony jest sługa Boży od onego grzechu, i umocnił Bóg jego duszę łaską szczególną. Jezu, ty jeden wiesz, jak dusza jęczy w tych mękach spowita ciemnością, a jednak pragnie i łaknie Boga, jak spalone usta wody. Umiera i usycha, umiera śmiercią bez śmierci. To jest, że umrzeć nie może. Wysiłki jej są niczym. Ona jest pod ręką mocarną. Teraz jej dusza wchodzi w moc sprawiedliwego. Ustają wszelkie pokusy zewnętrzne, milknie wszystko, co ją otacza. Tak jak konający traci wszystko, co jest zewnętrzne. Cała jej dusza jest skupiona pod mocą sprawiedliwego. I trzykroć świętego Boga, na wieki odrzucona. To największy moment, i tylko Bóg może duszę w ten sposób doświadczyć, bo on jeden wie, że dusza może to wytrzymać. Kiedy dusza została przesiąknięta na wskroś tym ogniem piekielnym, wpada jakoby w rozpacz. Dusza moja doświadczyła tego momentu, kiedy byłam w celi sama jedna. Kiedy dusza zaczęła się pogrążać w rozpaczy, czułam, że zaczynam konać, jednak chwyciłam krzyżyk i zacisnęłam kurczowo w ręku. Teraz czuję, że się odłączy ciało moje od duszy. I chociaż pragnęłam pójść do przełożonych, już sił fizycznych nie było. Wyrzekłam ostatnie słowa: Ufam miłosierdziu Twemu. I zdawało mi się, jakobym. Pobudziła Boga do większego gniewu i zapadłam sama w rozpacz. Już tylko od czasu do czasu wyrywa się z duszy jęk bolesny, jęk nieutulony, dusza w agonii. I zdawało mi się, że już pozostanę w tym stanie, bo o własnej mocy nie wyszłabym z niego. Każde wspomnienie Boga jest morzem nieopisanym cierpień, a jednak jest coś w duszy. Co się rwie do Boga, lecz jej się zdaje, że na to tylko, aby więcej cierpiała. Wspomnienie dawnej miłości, jaką ją Bóg otaczał, jest dla niej nowym rodzajem męki. Jego wzrok przenika ją na wskroś, i wszystko zostało spalone w duszy od spojrzenia jego. W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść. Jak szły, tak i wpadały a była ich tak wielka liczba że nie można było ich zliczyć i widziałam drugą drogę a raczej ścieżkę bo była wąska i zasłana cierniami kamieniami a ludzie którzy nią szli mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem jedni padali na te kamienie ale zaraz powstawali i szli dalej a w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tamte wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swoich cierpieniach. W pewnej chwili, kiedy rozmawiałam z kierownikiem mojej duszy, ujrzałam wewnętrznie, szybciej niż lotem błyskawicy, duszę jego w wielkim cierpieniu, w takiej męce, że niewiele dusz Bóg dotyka tym ogniem. Cierpienie to wypływa z tego dzieła. Będzie chwila, w której dzieło to, które tak Bóg zaleca, okaże się jakoby w zupełnym zniszczeniu. I wtem nastąpi działanie Boże z wielką siłą, która da świadectwo prawdziwości. Ono będzie nowym blaskiem dla Kościoła, chociaż od dawna w nim spoczywającym. Że Bóg jest nieskończenie miłosierny, nikt temu zaprzeczyć nie może. Pragnie On, żeby wiedzieli wszyscy o tym, nim przyjdzie powtórnie jako sędzia, chce, aby wpierw dusze poznały Go jako króla miłosierdzia, kiedy ten tryumf nadejdzie, to my już będziemy w nowym życiu, w którym nie ma cierpień, ale wpierw dusza Twoja będzie nasycona goryczą na widok zniszczenia Twoich usiłowań. Jednak zniszczenie to jest tylko pozorne. Ponieważ Bóg co raz postanowił, nie zmienia, ale chociaż zniszczenie będzie pozorne, jednak cierpienie będzie rzeczywiste. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Jak długo trwać będzie, nie wiem. Ale przyobiecał Bóg wielką łaskę, szczególnie Tobie i wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim miłosierdziu moim. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci jako swej chwały i chociażby grzechy dusz czarne były jak noc kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego oddaje mi największą chwałę jest zaszczytem męki mojej kiedy dusza wysławia moją dobroć w ten czas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła w pewnej chwili powiedział mi pan że więcej mnie ranią drobne niedoskonałości dusz wybranych, aniżeli grzechy dusz w świecie żyjących. Bardzo się tym zasmuciłam, że Jezus doznaje cierpień od dusz wybranych. A Jezus mi powiedział Nie koniec na tych drobnych niedoskonałościach, odsłonię Ci tajemnicę serca swego, co cierpią od dusz wybranych. Niewdzięczność za tyle łask jest stałym pokarmem dla serca mego, od duszy wybranej. Miłość ich jest letnia, serce moje znieść tego nie może. Te dusze zmuszają mnie, aby mnie od siebie odrzucił. Inne nie dowierzają mojej dobroci i nigdy nie chcą zaznać słodkiej poufałości we własnym sercu, ale szukają mnie gdzieś daleko i nie znajdują. To niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona? Często rani mnie dusza śmiertelnie. Tu mnie nikt nie pocieszy. Używają łask moich na to, aby mnie obrażać. Są dusze, które gardzą moimi łaskami i wszelkimi dowodami mojej miłości. Nie chcą usłyszeć wołania mojego. Ale idą w przepaść piekielną. Ta utrata dusz pogrąża mnie w smutku śmiertelnym. Tu duszy nic pomóc nie mogę, chociaż bogiem jestem, bo ona mną gardzi. Mając wolną wolę, może mną gardzić albo miłować mnie. Ty, szafarko mojego miłosierdzia, mów światu całemu o mojej dobroci, a tym pocieszysz serce moje. Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, którą stanowi piekło, jest utrata Boga, drugie ustawiczny wyrzut sumienia, trzecie nigdy się już ten los nie zmieni, czwarta męka. Jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka. Jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze. I widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złożeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów, każda dusza czym grzeszyła. Tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, odchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę. Mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie szatani mieli do mnie wielką nienawiść ale z rozkazu bożego musieli mi być posłuszni to co napisała jest słabym cieniem rzeczy które widziałam jedno zauważyłam że tam jest najwięcej dusz które nie dowierzały że jest piekło kiedy przyszłam do siebie nie mogłam ochłonąć z przerażenia jak strasznie tam cierpią dusze to też jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników. Ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała cię obrazić najmniejszym grzechem. Rozmowa miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy. Jezus, duszo w ciemnościach pogrążona nie rozpaczaj. Nie wszystko jeszcze stracone wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. Lecz niestety, dusza pozostaje głucha na wołanie Boże i pogrąża się jeszcze w większych ciemnościach. Jezus woła powtórnie: Duszo, usłysz głos miłosiernego Ojca swego budzi się w duszy odpowiedź: Nie ma już dla mnie miłosierdzia. I wpada w jeszcze większą ciemność, w pewien rodzaj rozpaczy, który daje jej pewien przedsmak piekła i czyni ją całkowicie niezdolną do zbliżenia się do Boga. Jezus trzeci raz mówi do duszy, lecz dusza jest głucha i ślepa. Poczyna się utwierdzać w zatwardziałości i rozpaczy. W ten czas zaczynają się niejako wysilać wnętrzności miłosierdzia Bożego. I bez żadnej współpracy duszy daje jej Bóg swą ostateczną łaskę. Jeżeli nią wzgardzi, już ją Bóg pozostawi w stanie, w jakim sama chce być na wieki. Ta łaska wychodzi z miłosiernego serca Jezusa i uderza swym światłem duszę, i dusza zaczyna rozumieć wysiłek Boży, ale zwrócenie się do Boga od niej zależy. Ona wie, że ta łaska jest dla niej ostatnia, i jeżeli okaże jedno drgnienie dobrej woli, chociażby najmniejsze, to miłosierdzie Boże dokona reszty. Jezus, tu działa wszechmoc mojego miłosierdzia, szczęśliwa dusza, która skorzysta z tej łaski. Jak wielką radością napełniło się serce moje, kiedy wracasz do mnie. Widzę cię bardzo słabą. Dlatego biorę Cię na własne ramiona i niosę Cię w dom Ojca mojego. Dusza jakby przebudzona. Czy to możliwe, żeby jeszcze dla mnie było miłosierdzie? Pyta się pełna trwogi. Jezus, właśnie Ty, Dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w Tobie, w Twej biednej duszy. Pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski. One wprowadzą światło, ciepło i życie. Dusza, jednak lęk mnie ogarnia na samo wspomnienie moich grzechów, i ta straszna trwoga pobudza mnie do powątpiewania o Twojej dobroci. Jezus, wiedz duszo, że wszystkie grzechy Twoje. Nie zraniły mi tak boleśnie serca, jak obecna Twoja nieufność. Po tylu wysiłkach mojej miłości i miłosierdzia, nie dowierzasz mojej dobroci. Dusza, o Panie, ratuj mnie sam, boginę, bądź mi Zbawicielem. O Panie, resztę wypowiedzieć nie jestem zdolna. Rozdarte jest moje biedne serce, ale Ty, Panie, Jezus. Nie pozwolił dokończyć tych słów duszy, ale podnosi ją z ziemi, z otchłani nędzy i w jednym momencie wprowadza ją do mieszkania własnego serca, a wszystkie grzechy znikły w okamgnieniu. Miłości żar zniszczył je. Jezus, masz duszo wszystkie skarby mojego serca. Bierz z Niego cokolwiek ci potrzeba. Dusza. O Panie. Czuję się zalana Twoją łaską, czuję jak nowe życie wstąpiło we mnie, a nade wszystko czuję Twą miłość w mym sercu. To mi wystarcza. O Panie, przez wieczność całą wysławiać będę wszechmoc miłosierdzia Twego. Ośmielona Twoją dobrocią wypowiem Ci wszystek ból serca swego. Jezus, mów dziecię. Wszystko bez żadnych zastrzeżeń, bo słucha Cię serce miłujące, serce najlepszego przyjaciela. O Panie, teraz widzę całą swoją niewdzięczność i Twoją dobroć. Ścigałeś mnie swoją łaską, a ja udaremniałam wszystkie Twoje wysiłki. Widzę, że należało mi się samo za zmarnowanie Twych łask. Jezus przerywa duszy rozmowę i mówi... Nie zagłębiaj się w nędzy swojej. Jesteś za słaba, abyś mówiła. Lepiej patrz w moje serce pełne dobroci i przejmij się moimi uczuciami. Staraj się o cichość i pokorę. Bądź miłosierna dla innych, jako ja jestem dla ciebie. A kiedy poczujesz, że słabną twoje siły, przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszą swoją, a nie ustaniesz w drodze. Dusza. Już teraz rozumiem miłosierdzie Twoje, które mnie osłania jak obok świetny, prowadzi mnie w domu mojego Ojca, chroniąc mnie przed strasznym piekłem, na które nie raz, ale tysiąc razy zasłużyłam. O Panie, nie wystarczy mi wieczności na godne wysławianie Twojego niezgłębionego miłosierdzia, Twojej litości nade mną. Na drugi dzień, w piątek, 13 września 1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami. Z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogą dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu jej przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej. Kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicą Bożą. O jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Dziś w czasie pasji ujrzałam Jezusa umęczonego, w ciernie ukoronowanego, a w ręku trzymał kawałek trzciny. Milczał Jezus, a żołdacy uwijali się na wyścigi, aby Go męczyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie. W tym spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę Jego, że my nie mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas przed ukrzyżowaniem. Dusza moja jest pełna bólu i tęsknoty. Odczułam w duszy wielką nienawiść grzechu, a najmniejsza niewierność moja zdaje mi się górą wielką i czynię zadość przez umartwienie i pokuty. Kiedy widzę Jezusa umęczonego, Serce mi się rwie wstrzępy. Myślę, co będzie z grzesznikami, jeżeli nie skorzystają z męki Jezusa. W męce jego widzę całe morze miłosierdzia.